Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś niedziela siódma, po zesłaniu Ducha Świętego w numeracji przyjętej po reformie liturgicznej, zwana czternastą niedzielą w ciągu roku. Uczestnicząc w liturgii mszy świętej śpiewamy jak co niedzielę hymn chwały, radosną pieśń, zwiastującą tajemnicę narodzenia pańskiego, chwała na wysokości Bogu, a zaraz potem zostajemy wezwani do modlitwy. Wezwanie do modlitwy, które rozbrzmiewa w czasie mszy, to módlmy się, można interpretować jako takie zaproszenie na do wejścia na wyższy poziom skupienia, bo przecież modlimy się od początku mszy. Był taki myślicie, chrześcijański amalariusz. On żył w IX wieku, był uczniem Alkuina. I ten amalariusz uważał, że to wezwanie modlmy się, i ta modlitwa, która po tym następuje, jest czymś, co można porównać do tego. Błogosławieństwa, które otrzymali apostołowie przed wniebowstąpieniem. Także w modlitwa, ona się nazywa kolektą, która następuje pochwała na wysokości Boga przed czytaniami, jest takim niezwykle istotnym elementem Mszy Świętej. Zobaczmy, jak ona brzmi w tę niedzielę. Liturgia ta zreformowana dzisiejszej niedzieli. Zawiera kolektę następującą. Boże, Ty, przez uniżenie się Twojego syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu odsiągnęli wieczne szczęście przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Każda z takich kolekt, czyli właśnie modlitw, odwołuje się do jakiegoś Bożego dzieła. Dziś chodzi o podźwignięcie upadłej ludzkości przez uniżenie się Syna Bożego. Tę upadłość ludzkości opisują wszystkie czytania. Pierwsze z proroka Ezechiela opisuje ludzi, którzy, do których prorok jest posłany: Posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach, tak w pierwszym czytaniu. W drugim czytaniu św. Paweł pisze do Koryntian o swojej własnej słabości i o walce z tą częścią swojego ja, które jest upadłe. Pisze tak, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym nie unosił się pychą. Ciekawą konkluzję całej tej historii zawiera Ewangelia. W Ewangelii czytamy tak. I powątpiewali o nim. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstw. Dlatego ta łaska, o którą prosimy w dzisiejszej kolekcie, udziel Twoim wiernym duchowej radości i sprawa, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli szczęście wieczne, jest z całą pewnością warunkowana wiarą, że Bóg tej radości i zbawienia udzieli. I być może największym dramatem, tak sądzę, nas ludzi XXI wieku jest to, że nie pragniemy tego wiecznego szczęścia, którego Bóg chce nam udzielić. I łuda szczęścia ziemskiego skutecznie nam zasłania, przesłania to szczęście, które ma być nam dane w zbawieniu, obyśmy je jednak dostrzegli.